Hej, ja jestem z Wilbą, chciałbym was serdecznie powitać w siódmym odcinku naszej gry Japonią w Europe Universalis 4, a dawniejszym klanem Odo. Jest 21 czerwca 1486 roku. Na razie będziemy jeszcze troszeczkę spokojnie podchodzić do naszej rozgrywki. Nie będziemy tutaj jeszcze na razie kombinować, odpozujmy sobie. Tak jak powiedziałem w ostatnim odcinku, jeszcze dzisiaj opowiem o kwestiach społecznych w Japonii za czasów epoki Edo. To jest tak, jak powiedziałem, że mieliśmy do czynienia przede wszystkim z zubożeniem klasy samurai. No i jak dobrze pamiętacie, też wspominałem właśnie o tym, że tak naprawdę kupcy byli najniżej położeni. Powiedziałem też o instytucji Hatamoto. Hatamoto sami z siebie oznaczał ci, co stoją pod sztandarem, czyli chorążowie, czy przyboczni. Można to różnie tłumaczyć. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Haixi walczy, widzę, z Koreą, a dokładnie rzecz biorąc, dostaje wycisk. Tymczasem tutaj cały czas możemy myśleć o ewentualnym uderzeniu na Sahalin. Jakbyśmy chcieli tutaj zabrać Sahalin, to niestety na razie nie chcieliby oddać. Widzę, że tutaj flota koreańska jest dosyć spora, więc niestety na razie nie będziemy jeszcze tutaj szastać i myśleć o podbijaniu na lewo i prawo. Zobaczmy, gdzie możemy zbudować warsztat. Warsztat w Setsu wydaje się dobrym rozwiązaniem, więc zainwestujemy sobie pieniądze tutaj w rozwój Setsu. Mamy tutaj 7 produkcji, autonomia i tak w kwestiach produkcji jest minimalna, więc to jest tylko na naszą korzyść. Będziemy rozwijać na razie nasze podstawy finansowe. Więc tak jak wspomniałem o tych Hatamoto. Hatamoto wcześniej za czas Sengoku Jidai, no to jest po prostu ta najbliżej, powiedzmy, ci po prostu samuraje, którzy służą jako, powiedzmy, gwardia, osobista świta danego daimyo. To oczywiście można było tam różnie, pewnie byli nazywani, ale to mniej więcej to jest właśnie z okresu Sengoku Jidai się wywodzą ci Hatamoto. Później zostaje dokonane zinstytucjonalizowanie tego Hatamoto i to są po prostu, Hatamoto zostają, to są bezpośrednio samuraje lojalni czy służące pod Shogunem. Różnie się szacuje liczbę, w pewnym momencie się szacuje na około 5000 i to są wyjątki od tego, że oni mogą posiadać ziemię. To nie tylko daimyo mogą posiadać ziemię, ale też ci właśnie Hatamoto jako samuraje też mogą posiadać te ziemie. I oni, jak dobrze pamiętam, głównie się znajdują tutaj na północy Japonii. No i właśnie, mając do czynienia właśnie z tymi Hatamoto, teraz też opowiem o, jak to było właśnie z tymi też kwestiami finansowymi. Tak jak wspomniałem wcześniej, bezpośrednio daimy nie byli obłożeni żadnym podatkiem. Za to, tak jak wspomniałem, byli po prostu obowiązani do wspierania projektów Shoguna, więc w ten sposób jak gdyby nakładali swoje finanse, no i też byli, wiadomo, obciążeni praktycznie faktem, że musieli utrzymywać te dwie rezydencje, no i też odpowiednią ilość samurai musieli też utrzymywać i tak dalej, więc to jest po prostu troszeczkę bardziej złożony proces. Za to nie wspomniałem o, jakie było obciążenie finansowe chłopów. Chłopi musieli oczywiście oddawać podatek najczęściej w ryżu, czyli po prostu w plonach. No i się szacuje, że to był dosyć wysoki podatek, to był on około 40% wynosił, więc no, to jest dosyć spory podatek. No i to jest jedną ciekawostek, jest to, że między innymi kupcy na Wyspach Japońskich operowali... wytworzyli praktycznie system troszeczkę kredytów i też, co ciekawej, zaciąganych kredytów na poczet przyszłych plonów, przyszłych dochodów, finansów i tak dalej. Tutaj sobie popatrzmy, jak to tam się rozwija. Tutaj konwertujemy to Ainu, teraz Kamikawa, potem Tokachi. Możemy powołać, ja bym chciał przede wszystkim jeszcze dorzucić z 3 barki, bo będziemy musieli rozpocząć proces eksploracji tutaj okolic. Czyli tak, finansowo na razie jest wszystko w porządku. I możemy dostać albo prestiż, albo base tax na Kurylach. Oczywiście będę chciał mieć tutaj dodatkowy base tax.
Jako my mamy misję, improve the hand cały czas. Na razie będę chciał zachować punkty administracyjne, ponieważ będę chciał wziąć siódmą technologię administracyjną, żebyśmy mogli rozpocząć zbieranie jakichś idei militarnych. Będziemy musieli pomyśleć, jaką wziąć właśnie tą ideę militarną. Także jak... Co jest jeszcze jedną z takich rzeczy, co można powiedzieć, czym się charakteryzuje okres Edo, to oprócz tego, co wspomniałem, że rozwinięcie ekonomiczne, zwiększenie w dużym stopniu wydajności rolniczej, duży wzrost właśnie tego produkcji ryżu na całych wyspach japońskich. Mamy też do czynienia z bardzo szybkim przyrostem populacji na samym początku tego stabilizacji i od pewnego momentu mamy tak naprawdę okres stagnacji i tak naprawdę od pewnego momentu właśnie populacja Japonii już się nie zwiększa i utrzymuje się na mniej więcej podobnym poziomie, co jest dosyć ciekawe. To ja akurat wolę zrezygnować z punktów dyplomatycznych, bo militarnych mamy dużo. No troszeczkę byłoby głupio tutaj. Dobra, zobaczmy, jak tam tymczasem to wygląda. Ming uznało mnie za rywala. No, to nie jest też jakaś super dobra wiadomość. My w ogóle mamy 387 developmentu raptem, więc pierwszą potęgą na świecie to my nie jesteśmy niestety. Tutaj cały czas kusi myśl na uderzeniu. I teraz tak, możemy dostać prestiż. Bo możemy dostać tańszego mistrza od rekrutacji, w sensie, żeby doradcę, zwiększającego nasz manpower i z tego raczej nie skorzystamy. Manpowera aż tak bardzo nie potrzebujemy, zwłaszcza, że już mamy maksimum praktycznie, nawet ciutko nawet powyżej maksimum, więc tego nie korzystamy. Tutaj zaraz nam się skończy budować flota eksploracyjna i tutaj rozpoczniemy proces eksploracji w tej okolicy. No i teraz patrzmy uważnie. Możemy przede wszystkim zapłacić gotówkę i możemy dostać punkty administracyjne, co pozwala nam wziąć na technologię myśl renesansową. Jakby nie patrzeć, renesans w naszym państwie funkcjonuje i możemy wybrać kolejną ideę. Kolejną grupą ideową to będzie idea militarna. Tutaj bym zastanowił się tak bardziej roleplayowo myślą, arystokratyczne raczej nie. Jakby nie patrzeć, w naszej armii nie mamy zbyt dużo kawalerii, która by się kojarzyła nam z samurajami. No i do tego też, jakby nie patrzeć, zmierzyliśmy większość lokalnych daimyo i zjednoczyliśmy Japonię pod jednym sztandarem. Tutaj możemy co poprosić? A dobra, stracimy już te 100 administracyjnych punktów. No i mamy jeszcze dwa mniej tego. Możemy chronić się przed Japonią, zwiększyć armię, podbój Korei, colonize Sakam. Gdzie jest Sakam? To nie wiem. Zobaczmy, gdzie jest Sakam. Tutaj Sakam to jest tutaj na Tajwanie i Tajwan na razie bym nie chciał kolonizować, wolałbym tutaj okolice Kuryl. Wysp Kuryjskich, no ewentualnie może tutaj te wyspy wulkaniczne, ponieważ one wydają mi się tak... Nie, one są troszeczkę dalej. No i zobaczymy jeszcze, gdzie nasze stopy postaną. Tutaj weźmiemy handlarza Yoshishiro Date. No i musimy wybrać ideę. Możemy wziąć ideę ofensywne, które całkiem by się zgrały z naszymi ideami w ogóle narodowymi, idee defensywne, jeśli jesteśmy państwem izolacjonistycznym, tylko takim, to jest właśnie tutaj chcę nazwać, że to jest taki troszeczkę paradoks, ponieważ chcę to państwo, żeby to było takim troszeczkę agresywnie izolacjonistyczne, czyli po prostu rozszerzać się, a jednocześnie nie wpuszczać obcych, rozszerzać się i potem po prostu nie integrować lokalnych myśli, nie lokalnych tych, tylko po prostu będziemy mieli bardzo negatywny stosunek. Możemy wziąć quantity, żeby zwiększyć właśnie szeregi naszej armii. Możemy wziąć też quality, czyli idee jakościowe. Idee jakościowe mają
tutaj to wykształcenie, które by zwiększyło nam Army Tradition. Większe Army Tradition oznacza lepszych generałów. Tak samo defensywna idea, zwłaszcza, że morale też nam się bardzo przyda. Ale mimo wszystko wykusi mnie wzięcie idei ofensywnych po raz pierwszy, chyba od dawna, głównie z tego powodu, że jakby nie patrzeć, tutaj mamy dużo idei zwiększających właśnie umiejętności naszych dowódców, więc teraz już mamy plus jeden do minimum, czyli będziemy mieli minimum jeden szoku, czyli zawsze będziemy mieli od 1 do 6 szoku u powoływanych generałów. Możemy wziąć jeszcze jedną ideę, teraz pytanie, czy chcę brać tą ideę, czy wolę... Nie, chyba wezmę jednak, na razie zostawimy te punkty. I przede wszystkim odblokowaliśmy Rakuichi i Rakuze. Tutaj mamy właśnie informacje o gildiach. I co tutaj dostajemy? Plus 10% więcej dóbr produkowanych, czyli nasz dochód powinien wzrosnąć w dosyć dużym stopniu. Zwiększymy handel i produkcję. No i mamy właśnie zwiększony tutaj dochód. No i niestety tutaj widzę, że Ming już nie jest dla nas rywalem. Pewnie jest zbyt silny, zbyt potężny. Tutaj weźmiemy sobie flotę. Dorzucimy tutaj Yoshimasę Amago. To był jeden z tych chyba pierwszych naszych wrogów. Amago tutaj miał twierdzę, jak się dobrze pamiętam, w Izumo. I pamiętam, że z tą twierdzą było dosyć sporo problemów. Także jak flota rozpoczyna tutaj podróż. No i potem sobie zobaczymy, co dalej. Tutaj... Okej. Okay. Ming znowu nas uznał za jednego. Bardzo proszę. No to jednak duża jest ta dysproporcja na razie tej armii. No tak, tutaj przede wszystkim zaraz będziemy mieli do czynienia z... Tutaj możemy też pomyśleć ewentualnie o desancie tutaj na Kamczatkę i w tych okolicach. Ponieważ to też mogłoby tam po prostu pomyśleć, no tak, tutaj Kuryle, tutaj widzimy jakieś ludy żyjące, no to dlaczego właśnie by tutaj ich nie zaatakować ewentualnie. Tutaj jakby nie patrzeć, nie mam do czynienia z żadnym tym, nie chcemy na razie, chyba Imperium Chińskie jednak jest dla nas zbyt potężne na ten moment, możemy tak uznać. I tutaj sobie patrzmy, możemy... Pozwolimy, żeby... Nasza małżonka chyba... Zobaczmy, jaki ten... Aha, nasz następca jest po prostu ciutkę zamieniony, ma ten. I nasza małżonka... Postaramy się zachować to w tajemnicy. Chociaż pewnie jest na życie, to powinniśmy go po prostu skrócić o głowę, więc tutaj skróćmy. I teraz weźmiemy sobie ciebie. Tutaj skrócimy o głowę i weźmiemy sobie Kazuhito Ishiki. Będziemy dalej zmniejszać naszą inflację. Dobra, skończyliśmy odkrywać tutaj. Tutaj mamy wyspę wulkan... Nie wiem co tam jest. Tak czy jak tutaj na razie będziemy chcieli zbadać tutaj wybrzeże. No i tak, możemy już wziąć w razie czego 8 technologię wojskową, Ming ma 7, wy macie 7. Dobra. I tutaj możemy rozpocząć proces budowy siatki szprygowskiej tutaj na Kamczdalsów, dobrze. Czy możemy tutaj wysłać... No, okazuje się, że troszeczkę nam brakuje, ale nie aż tak dużo, że do benzyny. Jeśli weźmiemy trzecią ideę tutaj, czyli Overseas Exploration, to będziemy mogli dokonać tutaj kolonizacji. Tak czy siak tutaj bierzemy sobie domagają się przywilejów i no, mogą tutaj akurat te przywileje zachować. Tutaj wycofajmy ciebie. Tutaj będziemy budować środki szpiegowskie na Kamczatce, tutaj Chukchi będą kolejnymi.
Dobra, flota zaś skończyła. Teraz będziemy tutaj badać. A, Guam tutaj jest, widzę. Wow. A, to jest daleko, widzę, delikatnie mówiąc. Tutaj możemy właśnie tutaj zacząć kolonizować Tajwan, możemy też zacząć kolonizować Filipiny. No, ale tutaj będziemy chyba chcieli na razie na północ dokonać dalszego kroku z kolonizacją. Tutaj będziemy zaś, pójdziemy w tą stronę. Tak czy jak flota będzie powoli się szykować do Czukczy i Czewczyni. No to jakoś powinno bez problemu pójść. Tak czy jak widzę, widzimy, że ta prowincja całkiem nieźle sobie radzi. Okej. Dostaliśmy wydarzenie, że wysyłamy piechotę. Dostajemy plus 5% do Infantry Combatability. Nasza piechota dzięki temu ma całe 15% Combatability. I teraz tak. Tutaj buduje się środka szpiegowska jak gdyby nigdy nic. Nasz szogun do tego łatwiej wykrywa szpiegów, ma lepiej zorganizowaną środkę szpiegowską, pewnie dlatego, że nauczony doświadczeniem, że jego szanowna małżonka postanowiła go zdradzać ze skarbnikiem, no to pewnie teraz woli mieć wszystko na rękę na pulsie. Tutaj widzimy wieloryba. Wow. No i sobie zaraz będziemy kontynuować tutaj. No i będziemy myśleć coraz bardziej tutaj o ewentualnej inwazji na Koreę. Będziemy chcieli na razie zacząć rozwijać dalej mimo wszystko. Tak, w Minno postawimy sobie warsztat. Jakby nie patrzeć, tutaj mamy do czynienia z wytwórnią papieru. Papier jest bardzo dużo warty. W tym momencie mamy 25% zwiększenie. Potem powinno być jeszcze chyba kolejne wydarzenie zwiększające cenę papieru. Więc tutaj papier akurat jest bardzo ważnym i dochodowym źródłem finansów. I zwiększmy sobie utrzymanie armii do maksimum. No i w tym momencie już jesteśmy gotowi, już zaczynamy naprawdę dostawać duże dochody. W Suruga możemy dostawać 0,11 ze świątyni i w Musashi ryby też tam dałyby 0,11, więc tutaj sobie zbudujemy ten budynek od ryb. I tutaj mamy nowe pokolenie samurajów i teraz czy chcemy dostać punkty administracyjne czy Army Tradition, oczywiście poprosimy o punkty administracyjne. Naprawdę będzie nam zależeć no, tutaj na administrowaniu naszym państwem. Tutaj nam zaraz to spadnie do 550 koszt. 550 to i tak będzie, tutaj mamy niestety za mało, chyba że tutaj możemy możemy tak czy jak zrobić cold diet i możemy powołać generała, to niestety w przyszłym roku już będziemy mogli zarządzać też punktów. Możemy gotówki, ale nas na to nie mamy na razie ten i zobaczmy jaki ten nowy dowódca się okazał. To jest Hideyoshi Shoni 342, czyli troszeczkę lepsze w prowadzeniu walki na odległość, organizowaniu szeregów naszej piechoty. Kierowanie ostrzału łuczników. Na razie o broni palnej chyba jeszcze nie słyszeliśmy, w sensie nie korzystamy. Przygotujmy sobie tutaj tak i możemy tutaj już się przygotować do inwazji. Tak, Kamjdars. No i w takim razie po prostu cel, atak na Kamczatkę. Tutaj będziemy mieli niestety do czynienia z lodowcem. Tutaj będziemy mieli niestety karę za lądowanie, ale mamy przewagę technologiczną, więc powinniśmy sobie dać radę bez problemu. Tutaj dokonamy egzekucji jednego z naszych urzędników. Okazał się być okrutnikiem i chciwym okrutnikiem do tego, a takich to my nie lubimy. Dobra, teraz tak. Tutaj wyślę jeszcze. Ty masz umiejętność obrężenia. Tutaj mamy ciebie bez obrężenia. I tutaj weźmiemy sobie tak. I tutaj dokonamy drugiej dywizji. Druga dywizja dokona desantu na Chukchi tutaj. I o mój Boże, Szafszeni mają aż dwie prowincje. No nie wierzę. Tak czy jak tutaj dokonamy zaraz sobie desantu na Chukchi. Na Chukchich. No i tutaj widzę, że uciekają, bo jakby nie patrzeć, mają czwartą technologię tylko wojskową.
Czy wy macie tutaj renesans? Nie, nie macie. Aha, już myślałem, że ode mnie przejęli jakoś. Tak czy siak możemy wziąć w końcu ostatnią ideę eksploracyjną, Overseas Exploration. Możemy wziąć też nową technologię wojskową, ale weźmiemy sobie wcześniej National Conscripts, co nam da plus 10% do... Znaczy, szybciej będziemy rekrutować nowe pułki, jakbyśmy potrzebowali, ale na szczęście nie potrzebujemy. A ty tymczasem tutaj wróć, bo tam mamy problemy z attrition i możemy rozpocząć tutaj w Penzinie kolonizację prowincji. Dobra. Teraz w takim razie idziemy tutaj na Szafrzyni i dokonamy dosyć szybko podboju tutaj okolicy. Chciałbym jeszcze, tak naprawdę bardzo mnie kusi mimo wszystko wzięcie, na pewno weźmiemy punkty militarne, i kusi mimo wszystko jeszcze wzięcie Superior Firepower. Tutaj oczywiście, gdzie byśmy mieli tą kwestię? W San Indo byśmy mieli problemy z... to jest problem, skandal w kwestii rekrutacji. Pewnie jakieś martwe dusze są zapisywane, żeby dostawali pieniądze. I teraz tak, jak tutaj z niepokojami... Moglibyśmy ich ukarać, byśmy dostali plus 8 na 10 lat do niepokojów tutaj w tej okolicy, w San Indo. Ale w sumie dzięki temu docenimy profesjonalizm. Na ogół nigdy nie biorę tej opcji, ale tym razem będziemy ten. Jakby nie patrzeć, my chcemy dokonać integracji tego państwa. Chcemy, żeby to państwo było jedno. Więc tutaj nie ma co wyprzedzać. Znaczy, nie wyprzedzać, tylko nie ma co. Po prostu no, musimy pokazać twarde oblicze. Nie będziemy tutaj się cackać w takich kwestiach. No i dobra. Tutaj mamy już, widzę, kolonia rozpoczęta na Penzinie. Tutaj mamy troszeczkę lokalnego folkloru czy kolorytu społecznego. Tutaj sobie podpłyniemy tutaj do tutaj i flotą tutaj będę chciał dokonać eksploracji wybrzeża, żebyśmy lepiej widzieli, co tutaj możemy, na co, czego możemy się spodziewać. Tutaj komendant nam zmarł i teraz tak, w Okhocku tu mogą dostać dwa agresywności albo straci mogą dwa agresywności, albo możemy dostać prestiż i oni dostaną agresywność, a niech dostaną agresywność, co ja się będę martwił. I tutaj weźmiemy, idziemy tutaj na... tutaj pójdziemy na stolicę Szafrzeni. I mamy trzecią zdolność. A, w sumie możemy wziąć, zapomniałem o tych podatkach wojennych za darmo. I teraz sobie weźmiemy z... mniejsze... Nie, weźmiemy plus jeden do walki na takim terenie, jak walczymy. Dlatego, że... jakby nie patrzeć, my mamy tutaj farmlands i tutaj jest dużo też terenów... na pewno na stolicy i tutaj Gyeongju. Więc jakbyśmy chcieli dokonać w końcu inwazji na Koreę, to nam się może całkiem to przydać. Dobra, tak czy jak tutaj pójdziemy już tu do Suntar Kayata. I tak, wzięcie tego to jest 538 punktów. Nie, mimo wszystko wezmę sobie Superior Firepower z tego powodu, że owszem, odsunie to w czasie wzięcie nowej technologii militarnej, a odblokowała nam też tenka FUBU, która sprawi, że będziemy mieli tańsze korowanie prowincji i mniejszy koszt zabrania tych prowincji właśnie w traktacie pokojowym. Tutaj weźmiemy sobie, przydzielimy jakiegoś pana od, powiedzmy, no nie będzie ten od Manpowera mimo wszystko. I zobaczmy, czy możemy coś zbudować, gdzie nam się opłaci. 008, 012 w Mino. W świątynię zbudujemy w Mino. Bardzo chętnie. I zbudujemy też świątynię w Owari. Jakby nie patrzeć, to jest nasza... no i... zwyciężyliśmy tutaj i mamy... Czukcich możemy na pewno już chyba przygarnąć. O nie, nie, jednak nie. Gdzieś tutaj mają już tą armię. Aha. Gdzie wyjdziecie? Na zachód. No dobra, to idźcie sobie na zachód. Ja tam się nie będę z wami tutaj spierał.
tak czy jak tutaj, no niestety generał nam zmarł, tutaj podczas oblężenia Sundar Kajaty. Mógł się niestety nabawić przeziębienia albo zapalenia płuc. I teraz tak, raczej wolę dać im więcej lokalnego autorytetu niż walczyć z samurajami lokalnymi. No niestety będziemy tutaj mieli mniej podatków i będziemy mieli troszeczkę autonomii, ale autonomia będzie nam spadać. Mamy tutaj prosperity i do tego jesteśmy w randze cesarstwa, więc tak czy jak tutaj nie ma z tym takiego problemu. No dobra, tak czy siak tutaj... Tutaj będziemy chcieli was tutaj przygarnąć. I będziemy jeszcze coraz bliżej do wzięcia nowej technologii militarnej. Tak czy jak, że nie będziemy brać kolejnych idei na razie. Mimo że to kusi eksploracyjne, poczekamy i weźmiemy dopiero... najpierw weźmiemy technologię, dopiero potem weźmiemy znowu technologię militarną. Dobra, czyli tak, tutaj mamy was z głowy. Dobra. Tutaj was cofnę. I tutaj możemy... A, na razie nie możemy, bo jesteśmy troszeczkę za daleko. Tak czy jak, teraz weźmiemy od Szafszeni. Gdzieś tam ta armia w Szafszeni jest, 6000, no nic na to nie poradzimy. Pewnie zaraz to się gdzieś pojawią znikąd i nam zabiorą to wszystko. W sensie... No, pewnie się tutaj gdzieś pojawią, nie wiadomo skąd separatyści. Dobra. Tak czy jak, ty tutaj, ty tu. I kolonizujemy Gizigę. I za sekundkę już możemy wziąć ostatnią prowincję, czyli Kamdżalsów i jeszcze więcej gotówki. No i takie podwoje, to ja rozumiem. Więc tutaj korujemy. Na razie ustawiamy armię tak, żeby móc zareagować przed ewentualnymi interwencjami tutaj separatystów. Tutaj Czukci starają się wrócić. No i Szafszeni też się odnaleźli. Więc Szafszeni żegnamy i zaraz się pożegnamy z Czukczami. Tutaj mamy z fanatykami na Kamikawie. O dziwo. A, no tutaj się nie dziwię. Tutaj bym nawet zwiększył autonomię, bo ostatnia rzecz, której mi potrzeba, to jest teraz są animiści. No i dobra. Więc tutaj mam was z głowy. Zostaje mi Już? No nic. No to w takim razie tutaj wracamy. Ja się będę z wami żegnał powoli, tak czy siak. Rozpoczniemy teraz proces konwersji Sundar Kajaty. I tak myślę, że jednak chyba bym wolał... A, teraz już nie mogę wziąć tej decyzji zwiększającej nam kosztem tolerancji niewiernych. No nic. Tak czy siak tutaj przydałoby się w takim razie powołać inkwizytora od kleru. Panie, proszę. Mamy teraz bardzo dobrego... Tak. I płyniemy sobie tutaj na Kamikawę. I rozpoczniemy od nawracania Sundar Kajaty. Tutaj już nie wpłyniemy niestety na czas. Tutaj mamy jeszcze dodatkowy pułk. A ja będę się w tym momencie z wami żegnał. W kolejnych odcinkach chyba troszeczkę powoli wrócę do rozgrywki mniej skupionej na opowiadaniu. Tutaj powinniśmy już się bez problemu pożegnać z problemem. Także tak jak powiedziałem, dzięki, trzymajcie się, no i do zobaczenia następnym razem. Hej!